Zapraszam Was do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Tam za mną jest serce sanktuarium, kaplica z grobem siostry Faustyny i łaskami sunącym obrazem Jezusa Miłosiernego. Ale ja Was dzisiaj zabieram w miejsce bardzo szczególne, które jest otwarte tylko raz w roku. Chodźcie. To jest to niezwykłe miejsce, pokój, w którym siostra Faustyna umarła. To były jej ostatnie chwile, jej ostatni uśmiech, a żyła tak pięknie, że jej śmierć musiała być czymś naprawdę pięknym. I tu stało jej łóżko, teraz tutaj jest oratorium, miejsce modlitwy, zalane kwiatami z okazji jej wspomnienia liturgicznego. Ta prosta siostra na co dzień żyła tak bardzo zwyczajnie, a dzisiaj my za tą jej nadzwyczajną zwyczajność Bogu dziękujemy i uczymy się od niej, co to znaczy kochać Boga i drugiego człowieka.